Kampus. Kampus. Michał Anioł z nami, dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Tak brzmi 2021, tak brzmi 2021. O tej akcji mówimy wam od jakiegoś czasu. I Michał Anioł jest jednym z naszych typów. No i co, i pogadamy dzisiaj o tobie, Michale. No, tak wyszło. Okej, super. Zaczniemy chyba od takich rzeczy dość podstawowych, bo znamy cię z kilku numerów, z kolaboracji Jesieniarze na przykład, czy z twoich własnych numerów. No i takie bardzo dziwne może pytanie na początku, ale skąd się wziąłeś w muzyce, albo jak muzyka przez ciebie rozpoczęła swoją, nie wiem, działalność? Takie, to jest takie trochę pytanie typu, jak to się zaczęło, tak, ale tak. W ładniejszy sposób, doceń. Pewnie, pewnie. Ja przez długi czas robiłem muzykę taką bardziej instrumentalną, którą umieszczałem pod innym pseudonimem i przez jakieś 3 lata około po prostu robiłem takie rzeczy bez wokali, przez co po prostu pracowałem nad swoim warsztatem produkcyjnym. No i w pewnym momencie, gdy gdzieś tych numerów już trochę nawrzucałem w internet, to uznałem, że może warto byłoby jakoś to zebrać w całość, bo miałem taki problem, że robiłem wszystkie gatunki muzyczne. Po prostu jakby zależnie od tego, co mnie inspirowało w tym momencie, robiłem ten gatunek muzyczny i to wszystko się nie trzymało kupy. Jak chciałem to zebrać w jakiś album albo w jakąś epkę, to nie miało to za bardzo sensu, więc musiałem szukać jakiegoś spoiwa i pomyślałem, że może warto jakby wziąć swój wokal i go tam położyć, może to po prostu da coś. I faktycznie zacząłem wtedy jakby dokładać ten wokal i zaczęło to działać po prostu, bo te wszystkie różne gatunki zaczęły się sklejać w całość przez ten właśnie jeden dodatek wokalny i tak zaczęła się moje przygody właśnie z tą płytą i z tym, co teraz robię. Mm-hmm. Do płyty jeszcze przejdziemy, tutaj się już wygadałeś, że jest ten plan i tak dalej. Dobrze, dobrze. A powiedz mi, bo mówiłeś, że 3 lata tak produkcyjnie. Pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się właśnie wokalnie zaistnieć? Czy to było jakoś tak, że musiałeś dojrzeć do tej decyzji? To przychodziło bardzo płynnie, bo zaczęło się od dodawania po prostu zwykłych chórków do jakichś tam piosenek. Przez jakieś takie niewinne słowa po prostu, a potem zaczęły się już jakieś pierwsze teksty, pierwsze piosenki, które no nie brzmiały najlepiej. Ja wtedy uważałem, że są w porządku, ale był potem, jakby była taka przerwa w momencie, gdy zacząłem robić pierwsze piosenki wokalne, a do pierwszej piosenki, którą uznałem, że faktycznie to już jest dobre i to może pójść po prostu w świat, nie? A czy te numery, te jedne z pierwszych numerów, gdzieś ci towarzyszą wciąż? To znaczy, czy na płycie, którą przygotowujesz, będzie można posłuchać tych nie chcę powiedzieć pierwotnych, ale jednych z pierwszych? Jest jeden numer, który zrobiłem jako pierwszy, właśnie taki, że uznałem, że okej, to pasuje, to jest spoko, więc jest tam taki jeden numer, który zrobiłem wtedy, i przestałem nad nim pracować po prostu w ogóle, uznałem, że jest w porządku, jest to jako po prostu taki start, więc będzie można usłyszeć taki jeden numer. Nie wiem, czy bardzo odchodzi od reszty, ale taki się właśnie znajduje tam. Mhm. Grzebiąc jeszcze trochę w twojej przeszłości, tej producenckiej także, powiedz mi, jak to wyglądało u ciebie? Czy po prostu siadłeś i zacząłeś grzebać w muzyce, tak mówiąc bardzo kolokwialnie? Mhm. Czy na przykład, nie wiem, gdzieś tam ktoś cię zainspirował? Czy masz jakiś background muzyczno-szkolny jakiś tam? Jak to wyglądało? Udało mi się skończyć szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Ale chwilę, udało się, no, bo po tej szkole przez 2 lata w ogóle nie grałem na pianinie. Odstawiłem z racji tego, że no jakby to był nakaz, nie? Że muszę grać i to jest tak samo jak z na przykład lekturami w szkole. No, że trzeba ćwiczyć na pianinie, to wiem, że dużo trzeba grać. Tak. No. I po prostu po tym czasie mega mi to zbrzydło, ale jakieś 2 lata później, totalnie przypadkiem gdzieś na przerwie w liceum, poznałem takiego gościa, który właśnie robił bity. I zapytałem się tam, jak to ty robisz i jak to działa, i on powiedział, że jest taki program, możesz sobie zobaczyć. Ja uznałem, w porządku, więc po prostu wróciłem do domu, odpaliłem godzinny jakby filmik odnośnie interfejsu tego programu, żeby go poznać i od tamtej pory zacząłem po prostu robić muzę codziennie, cały czas. I wydaje mi się, że to był mega dobry czas, bo miałem mega dużo po prostu
czasu na jakby ten program i na robienie muzyki, bo to było liceum, więc jedyne ograniczenia to były po prostu jakby sama szkoła. I tak to mniej więcej wyglądało i tak się to wszystko zaczęło. No dobrze, zagrajmy coś z tego, co masz na swoim koncie. Jaki numer zagramy? Możemy zagrać na przykład Potrzebuję Was. Dobrze. Michał Anioł cały czas z nami. Gramy i do rozmowy powracamy. Patrzę w swoją twarz, rozpoznaję ruch tych dłoni. Widzę mnóstwo skaz, używam ich jak własnych broni. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was, potrzebuję was. Niepewność moich snach tłumaczy mi, jak bardzo chore rodzą się za dnia pragnienia, które sam wybiorę. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was, potrzebuję was. Potrzebuję was, to numer, który za nami. Michała Anioła, ten numer znacie z naszej anteny. Michał Anioł z nami. Trochę nam opowiedział o tym, co działo się no jakiś czas temu, nie będę ci tu wieku wypominać, naprawdę. Stosunkowo niedawno, tak mi się wydaje, ale to, jak mówiłam, nie będę wypominać. No i powiedz, jest szkoła muzyczna skończona, jest takie twoje czyste zainteresowanie produkcją. No i od czasów licealnych można prześledzić. No właśnie, bo mówiłeś o tych różnych gatunkach muzycznych. Można prześledzić, jak to się zmieniało, od czego zaczynałeś,
no trudno powiedzieć, na czym skończysz, ale chociaż mniej więcej na albumie, czego można się spodziewać? Generalnie można to prześledzić, gdyż moja muzyka z tamtych czasów jest też w internecie pod pseudonimem Ciechan, ale właśnie stwierdziłem, że trzeba po prostu się od tego odciąć w jakimś momencie i zacząć robić nowy projekt. I tam widać początki mniej więcej tego, tej muzyki elektronicznej, w której gdzieś tam sobie pływałem i jak to mniej więcej ewoluowało. Myślę, że może być to ciekawe w sumie, dochodząc do momentu właśnie muzyki, którą wydaję teraz i jak to teraz brzmi mniej więcej. A dasz radę wymienić gatunki muzyczne, bo elektronika, no szeroko, tak powiem. Kurczę, ciężko. Mi jest zawsze ciężko z gatunkami, gdyż też to, co lubię robić, to te gatunki mieszać, więc nie wiem potem, jak to kompletnie nazwać. Totalnie nie mam pojęcia naprawdę, jakby to określić mniej więcej gatunkowo. No dobrze, trochę znowu grzebiąc w twojej przyszłości. Tutaj poza anteną mówiłam ci, że numer jesieniarze gdzieś tam u nas śmigał bardzo mocno na antenie. I to jesteś ty, to jest Ketchup, no i współtwórcą muzyki jest Promat. Wy wszyscy jesteście tak, w tej naszej dziesiątce. Tak brzmi 2021. No i okazuje się, że wy byliście współlokatorami. Nie do końca właśnie współlokatorami, ale mieliśmy takie mieszkanie, w którym po prostu my jakby byliśmy na stop razem, nie? I taka kanciapa, tak? Tak, taka kanciapa totalnie. Gdzieś tam się zawsze zgadywaliśmy i po prostu spędzaliśmy tam mnóstwo czasu razem, przez co też wydaje mi się, że wpływ na naszą muzykę gdzieś tam każdy miał na siebie po prostu nawzajem, nie? I mniej więcej tak to po prostu ewoluowało. I też bardzo się cieszę, że doszło do tego, że stworzyliśmy ten numer jesieniarze, bo to była taka właśnie wisienka trochę z tych właśnie też lat, jak chociaż w sumie teraz też jesteśmy razem wszędzie tutaj w Warszawie, więc też to spoko wygląda, ale jakby w momencie, gdy ten numer powstawał, to jakby wszystko wychodziło na luzie totalnie i ten jakby klimat tego, że jedna osoba coś tam dogrywa, druga gra obok na playu i się niczym nie przejmuje, potem druga dogrywa na gitarze. Też warto wspomnieć, że od produkcji też był tam Semor i Franklin. To też są bardzo, bardzo bliscy nam ludzie. I po prostu jakby mega klimat, mega spontanicznie w jeden dzień to wyszło, więc jakby bardzo, bardzo mi miło z okazji tego kawałka. A choreografia. Właśnie zająknęłam, zaczęłam myśleć o tym, co tam się dzieje. To jest bardzo, bo zaczęłaś mówić, że to jest taki fajny, spontaniczny numer. Też go tak odebrałam. Klip do tego, który wszedł, po prostu oddaje właśnie taką kanciapę, mam wrażenie. Jest, tak. To po prostu tak mniej więcej wygląda nasze życie po prostu. Jeśli chodzi o choreografię, to że też właśnie był tam z nami Konrad, Nightlu, bardzo też fajna osoba, warto sprawdzić. No i generalnie to chodziło mniej więcej o po prostu ten luz, nie? I tą spontaniczność. Chodźcie chłopaki, nagramy sobie do tego jakiś taniec albo sobie potańczymy po prostu, żeby to ten taki numer skoczny, czemu nie? Jesieniarze, na jesień idealnie to wjechało. Zagrajmy teraz coś od ciebie jeszcze, co gramy? Ode mnie z jakby moją muzykę, czy coś, co polecam? No jakby, no a jak chcesz. To niech będzie Beer Cups Underwater Fall. Dobrze, dobrze. To gramy i do rozmowy z Michałem Aniołem powracamy. This could be a dream.
Anioł cały czas z nami. To, co wybrałeś, powiedz jeszcze raz, co to było? Beer Caps, Underwaterfall. Mega, mega piękny numer. Hmm? Kojarzy ci się jakoś z jakimś konkretnym okresem w życiu, czy jak to jest? Wydaje mi się, że bardzo doceniam po prostu jakby samą muzykę i też wokal, który jest tam śliczny i taką pełnię po prostu muzyczno-produkcyjną, która jest w tym utworze. Niekoniecznie kojarzy mi się z jakimś okresem, bardziej jakby ten numer wywiera we mnie emocje w momencie, gdy go słucham i takie mniej więcej odczucia, nie? Tak brzmi 2021. O tej akcji rozmawialiśmy, mówiliśmy, ogłaszaliśmy. Jak mówiłam, Michał jest jednym z naszych typów w tej właśnie akcji. No i wyszło tutaj już na samym początku, że album gotowy, czeka na wydanie. No i ja słuchałam. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, no bo trzeba chwilkę poczekać. Ale może namówię cię chociaż na to, żebyś powiedział, kto tam gościnnie się pojawia. Mamy dwóch gości. Jeden jest również tutaj z waszej anteny często puszczany, czyli Promet. Oraz Gwerilla, też dosyć, znaczy mega dobry wokalista i bardzo dobry kolega. Z Lublina dodam, bo tak. Ja lubelszczyzna, tu zaznaczam. No i szczegóły, to co? Kiedy można się spodziewać? Można się tej płyty spodziewać na początku lutego. Nie znam dokładnej daty, wszystko na razie wychodzi płynnie, czyli tak jak lubię najbardziej, więc gdzieś w tych okresach. Mhm. Czy nad płytą pracowałeś sam jako producent, wokalista? No i pewnie różne inne funkcje. Jak to wyglądało? Tak, generalnie jakby lubię pracować w ten sposób, że sam tworzę muzykę, sam piszę słowa, bo jakby robi się z tego właśnie taki pełny, jakby twór, który nie jest w jakiś sposób ograniczony przez to, że są jakby różne głowy nad tym. Wiadomo, że to jest mega dobre i też wysyłam czasami te rzeczy do ludzi, żeby nad tym popracować, ale sam gdzieś mniej więcej określam klimat muzyczny i nad tym pracuję. No dobrze. To co, początek lutego album, czy do momentu wypuszczenia jeszcze możemy się spodziewać czegoś, w sensie singielki, wideoklipy? Tak jest, będą dwa singielki, do jednego na pewno będzie wideoklip z właśnie Nightlu z Konradem. Mhm. No tak się zastanawiam, jak cię jeszcze ciągnąć tu za język, ale chyba trzeba poczekać po prostu, to nie jest tak dużo czasu. Płyty wydajesz sobie sam, jak to wygląda jeszcze formalnie? Tak, jakby... Wydaje mi się, że skoro sam też pracuję nad tym wszystkim i mniej więcej jestem ja i moi znajomi, którzy pracują nad oprawą graficzną, którzy pracują nad brzmieniem, nad właśnie mixmasterem, którzy po prostu gdzieś tam są wokół mnie, uznałem, że ta pierwsza płyta będzie po prostu wydana samodzielnie przeze mnie. No to ekstra. To trzymamy kciuki i polecamy śledzić. Michał Anioł, warto szukać ciebie jako It's Michał Anioł, tak? Tak jest. Mhm. No dobrze, to polecamy. Gdzie najlepiej szukać
Facebooczek, Instagram. Wydaje mi się, że Instagram, tam jestem najbardziej aktywny. Dobra, dobrze. My też oczywiście na antenie Radia Campus będziemy donosić i się umówimy po płycie, żeby już tak pełną gębą o tym mówić, co tam na tej płycie się znalazło i żeby jej posłuchać przede wszystkim. No dobrze, co gramy na koniec? Może zagrajmy mój pierwszy singiel, Blisko. Dobra. Michał Anioł, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Wspominam cię chociaż chciałem dużo więcej słów. W środku mnie upał mróz. Chciałbym dużo więcej słów od ciebie. Mogę cały dzień i noc. Chciałbym zwiedzać z tobą miasta. Przez telefon słyszę głos. Czemu tak daleko jesteś wciąż? Mogę cały dzień i noc. Chciałbym zwiedzać z tobą miasta. Coraz głośniej słyszę, choć jesteś za daleko stąd. Przyjdź do mnie już teraz, nie chcę się dystansować. Męczą mnie puste słowa. Przy tobie czuję relaks, chcę się z tobą schować. Wspominam cię choć już, chciałbym dużo więcej słów. W środku mnie jakoś pusto jest. Wspominam cię choć już, chcę cię w centrum moich burz. Chciałbym, żebyś w końcu była. Mogę cały dzień i noc. Chciałbym zwiedzać z tobą miasta. Przez telefon słyszę głos. Czemu tak daleko jesteś wciąż? Mogę cały dzień i noc. Chciałbym zwiedzać z tobą miasta. Coraz głośniej słyszę, choć jesteś za daleko stąd. Dużo więcej słów. W środku mnie upał mróz. Chciałbym dużo więcej słów od ciebie. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.